Cześć, witam, Papa Skupka, Keria to go, odcinek 65, po tym dniu będzie rank 35 i w dniu dzisiejszym jeszcze będziecie mieli jeden odcinek Skupka, Keria to go, bo to jest dopiero trzeci z czterech na dzisiaj zaplanowanych. No to startujemy, nie ma nowej osoby, nowe osoby tylko z rankiem tu przychodzą. Na ławce siedziała kapitanka Cory i Mandy. Kapitanka Cory i Mandy czytali sobie książkę. Robi. Czerwone ciasto. Jest Kletus. Ciasto marchewkowe. Mam jeszcze dwa ciasta do odblokowania. Teraz ciąg dalszy z zamówienia. Posypeczka niebieska. Tu gwiazdeczki. Dobra, teraz tu mamy babeczki następne. Alberto przyszedł, który dopiero raz został obsłużony. Alberto. Dobra, wiśnie oraz flaga. Jak tam robi? Okej. Dobre punkty. Nie jest zaniżone tak jak przy ostatnich zamówieniach dla Robiego. Księżyc, a raczej niebieska polewa. I do tego jest posypeczka. Tu ma być wiśnia, a tu ma być pianka. Kletus perfekt, czy nie? Nie ma. Jest zamówienie trzecie. Jest Gino Romano. U niego się szykuje złoto. U Gino Romano się szykuje złoto. Czyli jeszcze jedno zamówienie będzie trzeba mu później wydać. I to już będzie zamówienie za złoty medal. To już będzie pierwsze złoto w kubkach Carry2Go, bo jeszcze nikt nie ma tego. Nie ma tej przyjemności, aby mieć złoto. Nie, jeszcze u nikogo złota się nie udało wbić. W tym zamówieniu są tylko rzeczy holidayowe na końcu. Alberto perfekta nie ma. Punkty te same, procentowe. Czwóreczka. Carlo Romano. U niego też złoto jest już niedaleko. U niego jest jednak gwiazdka więcej do zdobycia. Może jak będzie jego ulubiony holidayek, to wtedy się to złoto zdobędzie. Chyba, że przyjdzie wcześniej dwa razy.
I teraz zamówienie jest takie, że pianka i wiśnia. Gino Romano. O, i perfekt. 7 dolców. Radlen. I zaczynamy u closerów zdobywać srebrne medale. Tutaj trzeba ciasto zmienić. Zamówienie piąte. I teraz dwa razy truskawkowe. Truskawkowa polewa. Kokos. Dwa razy ten kokos. I teraz jedno z najłatwiejszych zamówień, a raczej jedno z łatwiejszych zadań. Zamówień w sumie też, bo wiśnia na końcu, jak jest do nałożenia, to nie trzeba jej szukać, tylko ona jest ustawiona idealnie tak, żeby móc za tą wiśnię mieć 100%. I nawet za całe zamówienie tym razem mieliśmy 100%. Dwa razy truskawkowe. Czekolada. Zdobyłem dwa perfekty. Ciekawe, czy będzie trzeci. Bo tu będzie srebrny medal do zdobycia. I fajnie by było ten pierwszy srebrny medal u closera zdobyć perfekcyjnie. Teraz tylko nie pomylić. Pianka tutaj. Rakietka. I cebulka. No Radlen. Nie ma perfekta, ale jest dziesiąte. Dziesiąty srebrny medal. Dziesiąty już. Sreberek już mamy 10. Rank będzie wbity. Jak wbijemy rank 36, to Starlich jubileusz się skończy. Rikos, czyli Works. Ok, połączone. Jedna z łatwiejszych gierek show. 10 tydzień się zaczął. I do zobaczenia w odcinkach następnych. Możliwe, że 66 dzień nam wystarczy, aby mieć rank 36. I powiem wam, że jestem pewien, że będzie rank. Bo u closera będziemy mieli medalik. I dzięki temu więcej punktów się w ciągu dnia zdobędzie. Około seteczki od każdego zdobywamy. I potem by brakowało, powiedzmy, około 200. Co akurat zdobędziemy tymi dodatkowymi punktami, które w ciągu dnia zdobywamy. Do zobaczenia w odcinkach następnych. Cześć!